Dzień dobry, kochani. Chyba już nie za dużo baterii mi zostało, więc może skończy się w każdej chwili ten filmik. Niemniej jednak mam ochotę powiedzieć kilka słów na temat kwantowej synchronizacji. Miałam też prośby na ten temat, ale wierzcie mi, mam ich tyle, że to nie jest wręcz sposobem o wszystkim opowiedzieć. Staram się jak mogę. Żeby doświadczyć kwantowej synchronizacji, kochani, my naprawdę musimy wiedzieć, kim my jesteśmy. To jest numer jeden rzecz. My musimy wiedzieć, po co my tu jesteśmy. Kim jesteśmy? Po co się urodziliśmy? Bo teraz, kiedy już to wiemy, to będziemy w tym kierunku szli. No, dlaczego byśmy szli w jakimkolwiek innym? Będzie to tak silny pociąg, że będziemy na tej drodze musieli być. Co się będzie teraz działo? Kiedy już będziemy tam, gdzie być powinniśmy, następna rzecz, która się będzie wydarzała coraz częściej, to są ludzie, sytuacje, które będą pokazywały się na naszej drodze jako odpowiedź na to, czego my potrzebujemy, czego oczekujemy. Ja na swoim własnym przykładzie podam wam, jak to było u mnie. Otóż, kiedy zdarzyło mi się spotkać siebie samą z innego wymiaru, moje pytanie wtedy było, czy to jest takie normalne, czy to tak powinno być, czy ja nie mogłabym znaleźć jakiejś informacji, gdzie jej w ogóle szukać na ten temat. I otwieram komputer, gdzie jakoś tam czegoś poszukuję i pokazuje mi się Steve Rother, gdzie ten link pod spodem umieszczam, który właśnie odpowiada dokładnie na to pytanie. To jest synchronizacja kwantowa. Jeżeli czegoś potrzebujesz, a jest to właściwa droga, na której jesteś, idziesz we właściwym kierunku, nagle rzeczy układają się tak, że pomaga ci to w odnalezieniu tej wiadomości, usłyszeniu czegoś, dowiedzenia się czegoś, nauce czegoś, podpowiedzi właściwych ludzi, właściwych sytuacji, właściwych lekcji. Czyli to nie jest pod górkę, tylko właśnie z górką. Z górki, żeby nam w czymś pomóc. Buziaczki, całusy i do kolejnego razu.